Putin. Nie tylko Ukraina. Putin chce zrobić. Putin będzie gwałcił umowy międzynarodowe, na przykład umowy między Rosją a NATO, i będzie na świecie, w miejscach, w których może to zrobić, pojawiał się różnymi, znaczy nie on, ale wojsko będzie się pojawiało w różnych okolicznościach, pokazując, że Rosja w różnych częściach świata, tam gdzie jest przyjmowana przez te państwa, będzie raptem pokazywała się militarnie, czy to jakiś statek bojowy, czy to będzie taka to będzie takie działanie, jak gdyby, że Rosja lekceważy pewne umowy międzynarodowe, które są, powiedzmy, od lat, czy od dziesięcioleci. Takie zachowania prowokacyjne trochę. Putin się cieszy z tego względu, że Ameryka działa w zaułku. Dobre to chyba słowo, że działa w zaułku, czyli Ameryka, nawet jeżeli chce zrobić jakikolwiek odwet po ponad 2 latach tego, co się na świecie dzieje, to robi to, chce to robić przez państwa, które absolutnie nie są dla Rosji groźne. Sama będąc w zaułku. I ja mam poczucie, że Putin uważa to za sukces. Za to, że to jest kolos na glinianych nogach. Tak Putin uważa Amerykę. Ja mam poczucie, że Putin jest pewny, że wojna światowa, która była możliwa, upadła w tym sensie, że Ameryka nie podniosła szabli, że Ameryka działa z zaułka. I on to uważa za duży sukces.